Ale to była masakra. Ale mi ładnie wyszło. Pięknie wszedł. Siema, siema. Tu znów ja. Szykuję się do wyjazdu, bo zaraz lecimy z Marcelem poupalać. No i myślę, że to będzie gruby wyjazd. No, dobra. Jeszcze na kalenniki. Dobra, widzimy się, jak będziemy latać. Siemano. No halo. No cześć ty. No ja jestem to, co się wjeżdża za tym, za mostem. A, dobra. Będę stał w takiej dróżce. No dobra. O, mnie wystraszył chłopak. Jedzie Yamaha. Słuchaj, że Yamaha. Gdzie? Powodzi się, bo sobie nowy strój kupił. Dobry. Tędy i tam, czy tu? Powodzi się. Dobra, jedziemy. Marcel mówi, że mnie zabierze na jakieś nowe podjazdy. Bo niby jakieś są nowe. A ja mam trochę zaległości. Potem nie jeździł w niedzielę. I wiecie, jak to jest. A to te podjazdy. To wiem już, które podjazdy. No. Do dołu, do dołu. Na katołem to katołem. Właśnie, widziałem tam gdzieś jakiś komentarz. Czemu akurat KTM? Powiem wam, że zawsze jak byłem mały, to najpierw marzyłem o Yamaszce, no nie? Ale potem jak już miałem Yamachę, delikatnie z niej wyrosłem, to sobie tak pomyślałem, a może by spróbować z jakąś inną marką i kupić jakiegoś KTM-a, no nie? No i trafiła się okazja. Ziomeczek miał do sprzedania. No i mówię, no mogę podjechać i zobaczyć. Podjechałem, zobaczyłem. No wydawał się spoko. Obmyślałem sprawę w jeden dzień w sumie, bo to było tak na szybko robione. Poczekajcie, tu zakręt. W jeden dzień w sumie to obmyślałem. No i tak myślę, no chyba to kupuję, no nie? W fajnej cenie był. I się marzył taki KTM. Zawsze tak mi to się podobało. Ten jego cała kolorystyka, ten jego... Nie no, ogólnie był idealny motorek dla mnie. No i spełniłem swoje małe marzenie. Motor to jest, powiem wam, satanisko takie, że to jest nie do pojęcia, naprawdę. Jak dałem się ziomkowi, jak na 8.5 jeździł garnąć, to ziomek normalnie oczy mu z orbit wyleciał.
pierwsze odkręcenie to było takie No powiem wam, że motorek naprawdę jestem zadowolony z zakupu. Tylko gorzej to będzie z tym całym, wiecie co, tym całym remontem. Ale jak to mówią, czego się nie robi na pasji, żeby się rozwijać. Myślę wystartować w jakichś zawodach. Marcel też coś tam słyszałem, że mówił o zawodach. Może byśmy razem na jakieś competition pojechali, no nie? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ała. Ała. Ojeju, jeju. Czekaj, przytrzymaj, no bo muszę sobie usiąść. Albo czekaj, odstawię go. Łomatko jedyna. Ale szok. Ale mówiłem ci, że jak skaczę nim, to się zacina rolgas. Nie wiem. O matko bosko. Ale to była masakra. Nagrałeś to? Tam nagrywaj. O Jezus. Jezus Maria. Jak przy wyskoku? Co? Jak przy wyskoku tak jak dzieje? Nie mam pojęcia. Czekaj. Muszę to odsapnąć. Co? Gąberka cię polubiła. Jak to większość strat nie widzę. O matko. Jak jedziesz normalnie, to przecież jeździ. No wiem. Ała. Może tam coś jest źle zrobione w tym gaźniku. Ale pokaż, odbija normalnie. No normalnie odbija. Linka się przecież nie zerwała. Nie. Ale tu się coś popuściło. A tu ty chłopie drzewo żem złamał. No mówię ci. O matko jedyna. O matko bosko. Ty ani się z nim nie stało? Ja nie widzę tu jakichś przytarg. Tu może ci się tylko kleina zaprzegotała i tu pewnie gdzieś. Tu trochę. O matko. Tak to tyle. Ty. Ja ale szok. Żeby się Marcelowi nie rozbiegała. Ale szok to był, matko boska. Jak to się stało? Tak mnie boli wszystko. Dobrze, że mam buzer. Ja wyskoczyłem stąd, leciałem tędy i patrzcie co ja odrobiłem, wyrwałem takie okrzaczora. Takie drzewo wyrwałem. Ja cię sunę. To jest masakra. Dobra, to byłoby na tyle tego odcinka. Pamiętajcie, nie skaczcie KTM-em 150 przez hopk, bo się zatnie gaz i wlecisz drzewo. Dobra, siema.